Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Paweł Bobołowicz w nocy, kiedy jechaliśmy, kiedy rozstawaliśmy się w Tallinie. Wtedy Paweł Bobołowicz pojechał do Narwy, z Narwy do Rygi, a teraz jest w Wilnie i o Narwie nam opowie, a nie o panu Anatolu, którego spotkaliśmy w Tallinie, bo to długa opowieść na inną okazję. Ale musimy jednak jedną rzecz powiedzieć, że to jest zdradzić nazwisko pana Anatolija, Anatoli Lutiuk i Ukraińskie Centrum Kulturalne w Tallinie. I no, ono pewnie będzie powracać w tych naszych opowieściach, co przypomnieniem tej naszej rozmowy udowodniłeś. Ale rzeczywiście od samego początku tej mojej wyprawy do waszej wyprawy wątek ukraiński mi towarzyszył, bo przecież głównym celem właśnie była mojej podróży była Narwa i ta sytuacja, która jest związana z sytuacją wojenną i oczywiście z tym splotem wydarzeń związanych z Ukrainą, więc wątek ukraiński w naturalny sposób musiał tutaj zaistnieć po rozstaniu się z główną naszą wyprawą razem z Olą Siemaszką i Jaśminą Nowak. Pojechaliśmy do Narwy, do tej miejscowości, która jest wysunięta na wschód Estonii, która jest miejscowością graniczną z Federacją Rosyjską, ale właśnie dzięki spotkaniu w Tallinie, dzięki spotkaniu z panem Anatolijem, z panem Igorem, z panem Aleksandrem, odbyliśmy po drodze jeszcze jedno spotkanie przed samą Narwą. Spotkaliśmy się z panią Tetianą Iwuszkiną, która jest dyrektorką i założycielką Muzeum Ukraińskiego w Estonii i która jest osobą od kilkudziesięciu lat mieszkającą w Estonii, Estonię doskonale znającą i znającą też wschód Estonii i w te wszystkie miejsca, które potencjalnie mogą być też i nieść pewne niebezpieczeństwo, może nie tyle miejsca, ale mieszkańcy tych miejsc w Estonii. Dlatego teraz posłuchajmy fragmentu tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy nad brzegiem Morza Bałtyckiego, nad brzegiem Zatoki Fińskiej. Mnie straszno się to muszę, jak nie daj Bóg, nie daj Bóg. Jeśli mam być uczciwa, to muszę powiedzieć, że się boję. Boję się dlatego, że jeśli nie daj Boże oni tu przyjdą, to tutaj w Narwi zdecydowana większość ich podtrzyma. W Siłamiaje 90% ludzi ma rosyjskie obywatelstwo. U nas w Kohtla-Jarve nie wiem ile osób ma rosyjskie obywatelstwo, ale wiem, że wielu podtrzymuje Rosję i to jest straszne. Kiedy przyjechali do nas Ukraińcy, uchodźcy, oni przecież słyszą rozmowy na przykład w sklepie, w autobusie, na przystanku i w innych miejscach. Oni słyszą te wszystkie rozmowy. O Boże, co ci ludzie gadają. Ja ich nawet Rosjanami nie nazywam. Proszę mi wybaczyć. Co oni nesą ci, ja ich Rosjanami nie nazywają, wybaczcie. Co mówią? Że to wszystko fake, że to inscenizacja, że Rosja zwycięży. Takie różne wygadują. Mówiąc kolokwialnie, bzdury gadają. Jak to możliwe? Przecież oni mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Każdego dnia widzą, jak wygląda życie w Unii Europejskiej. Mogą też zobaczyć życie w Rosji, bo nie ma problemu z tym, żeby przekroczyć granicę i wszystko zobaczyć. Pomimo to oni nadal mentalnie należą do Rosji. Nie należą do Zachodu. Jak to możliwe? Вони живуть в російськомовному просторі, тому що, як правило, мову естонську погано. Вони живуть в російськомовному середовищі, ponieważ regułą jest zła znajomość języka estońskiego. W szkole źle uczą. Oglądają rosyjską telewizję, czytają rosyjskie gazety i internet to tylko po rosyjsku. W jakim jeszcze innym języku? Odpowiednio czerpią wiedzę stamtąd. Dlatego mają takie, a nie inne stosunki. To po pierwsze. A po drugie trzeba powiedzieć o wychowaniu. Wszystko przecież się wynosi z domu, z rodziny. Dzieci na to patrzą. Widziałam w internecie zdjęcia naszych rosyjskich dzieci z Kohtla-Jarve, które uczą się w rosyjskich szkole. Chodzą z przypiętymi wstążkami georgijskimi. My na nie mówimy kołorockimi. Co ty możesz wiedzieć o Związku Sowieckim? Co ty możesz wiedzieć o tej wojnie? Co ty popierasz? Właśnie o to trzeba zapytać. Co ty znasz pro toj sojusz? Co ty znasz pro tu wojnę? Co ty podtrzymujesz? Zapytać.
Tetiana Iwuszkina, założycielka i właścicielka Muzeum Ukraińskiego w Estonii, tak opowiadała o tych niebezpieczeństwach, związanych z mieszkańcami Estonii, którzy są Rosjanami, którzy mówią po rosyjsku, którzy bardzo często nawet nie mają estońskiego paszportu, którzy pomimo tego, że są na terenie Unii Europejskiej, ale cały czas, tak jak mówiła nasza rozmówczyni, no gdzieś są w tej przestrzeni informacyjnej rosyjskiej. Oczywiście to pani Tetiana Iwuszkina jest Ukrainką, która mieszka w Estonii. Można zrozumieć i można pomyśleć, że jej słowa wynikają też z krytycznego spojrzenia, może z bardziej krytycznego ze względu na sytuację, ze względu na rosyjską agresję. Ale gdy przyjechaliśmy do Narwy, to te słowa skonfrontowaliśmy po prostu z mieszkańcami Narwy. Rozmawialiśmy, przeprowadziliśmy kilkanaście rozmów. Ola Siemaszko, Jaśmina Nowak i ja w pewnym momencie nawet rozdzieliliśmy się, żeby tych rozmów nagrać więcej. Rozmawialiśmy z przypadkowymi mieszkańcami. Wśród nich trafiła się też osoba, która przyjechała z Mołdawii. Trafiliśmy też na rodzinę ukraińską, która uciekła przed wojną. Te wątki ukraińskie cały czas się pojawiają. Nie jest to jakoś chyba już dziwne w mojej pracy i w mojej aktywności. Ale najwięcej jednak osób to byli po prostu zwykli mieszkańcy Narwy. Tych wypowiedzi było bardzo dużo. One były w bardzo podobnym duchu. Ta, którą teraz Państwu zaprezentujemy, ona nie jest specjalnie wybrana po to, żeby w jakiś sposób najmocniejszy podkreślić, jaka jest reakcja, jaka jest postawa mieszkańców Narwy. Ona jest po prostu typowa. Pani Jelena, bo tak poprosiła, żeby ją nazywać, chociaż od razu powiedziała, że to będzie fałszywe imię, na wszelki wypadek. Opowiedziała po prostu najpełniej to wszystko, co słyszeliśmy w urywkach od innych naszych rozmówców. Tę rozmowę nagraliśmy przy samym przejściu granicznym pomiędzy Narwą a Iwanogrodem, czyli rosyjską częścią Narwy, której zmienili nazwę, bo tak Rosjanie zawsze czynili po tym, jak miejscowość Narwę opustoszyli z rodzimych mieszkańców, wywożąc stamtąd Estończyków i zasiedlając Rosjan. Pani Jelena jest taką osobą, jakich jest wiele w Narwie, czyli częściowo mieszka w Rosji, częściowo mieszka w Estonii. I to, co ona sądzi o wojnie w Ukrainie, to, co sądzi o Rosji i co sądzi o Zachodzie. Posłuchajmy. Ja grażdanka Rosji, koniecznie, da. Oczywiście, że jestem obywatelką Rosji. Tak. Oni powiedzieli, że to ograniczona wojenna operacja. Jakby oni nie zrobili tę ograniczoną, powstałaby nieograniczona wojenna operacja i byłaby tutaj u nas. Bo tak jak teraz została wzmocniona ta granica z Donieckiem, to niech państwo uwierzą. Oni nie zatrzymaliby się i mieliby na tyle rozumu, żeby zaatakować i tym podobne. Nie wątpię w to ani przez sekundę. Po co, ja się pytam, by ubudować te wszystkie umocnienia, jak nie miało się zamiaru robić wiadomo co. Czyż nie mam racji? To myśli pani, że Ukraina chciała zaatakować Rosję? Nie wątpię w to ani przez sekundę. Tak na pewno by się stało, a NATO jako serdeczni przyjaciele obowiązkowo by pomogli. Mówiła pani, że nie zna pani żadnego Ukraińca. Skąd pani czerpie informacje? Z telewizji, z gazet? Tak, nie znam. Nie mam telewizora ani tu, ani tam. Mam tylko głowę na karku. Jednak coś pani czyta. Czytam w internecie poważne artykuły. Nie tylko rosyjskie, ale także zachodnie. Różne zdania na ten temat istnieją. Czy zna pani takie nazwy jak Bucza, Irpień? Tak, znam. W Irpieniu kiedyś byłam na wakacjach. To wspaniałe miejsce. A czy wie pani, co tam się wydarzyło? Nie znam, ponieważ to źródło informacji jedyny. To tylko zachodnie SME. Nie wiem. A to dlatego, że jest tylko jedno źródło informacji. Tylko zachodnie media, a z naszej strony nikt nie odbiera żadnej informacji. Jeżeli chodzi o Irpień, to nie wiem. Ale jestem pewna, że to, co stało się w Buczy, to nie Rosja zrobiła. A to dlatego, że już wtedy nie było tam rosyjskich wojsk. Czytałam o tych ludziach, których tam pokazano. Przecież ci ludzie zmarli. Przecież leżeli tam nie jeden dzień. Czyli ich zebrali, ułożyli, pokazali i już. I nie ma w tym nic nad wyraz skomplikowanego. Tak mi się wydaje. Dlaczego nie można coś podrobić, aby uwierzytelnić przekaz? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak zrobić. Myślę, że właśnie tak teraz się dzieje. Pokazali i wszystko. Nic tak umudrionego nie. Mnie tak кажется. Почему ради того, чтобы не утвердиться в какой-то мысли, не подделать что-нибудь? Совершенно спокойно.
Конечно. И мне кажется, что это все и происходит сейчас как раз. А Мариуполь? Мариуполь еще ремонтует. Але на початку го збомбардували. Ну, розбомбили, почему? Потому что в домах... Бомбардовали, потому что в домах, в которых мешкали мешканцы Мариуполя, на доле тих домов были зроблены отвори помежду мешканнями, и стали там чолги, которые стреляли. На гуже тих домов сидели инні спеціалісти от стрілання и робили то само. Dlatego належало то все повстримать. Dlatego właśnie то się wydarzyło. Очевидно, что часть домов в Мариуполе została знищена. Надо же было как-то это все прекращать, вот поэтому это и произошло. Часть домов Мариуполя, конечно, разрушена. Мариуполь то przecież Украина. Dlaczego Росіяни то роблять? Это Украина. А мое мнение такое, что вот я вам сказала, какое так, мнение. Так, то Украина. Если, например, але моє здание есть таке, як і панство повідомляло. Jeżeli на доле будинку стоїть човк, а люди сидять в півниці, то окропенство чистої води зі сторони України. Якщо б панство там ще знайшли, які бисти мали здання на цей темп? Мисля, що таке само, як я. А якщо мали бисти інше здання, то значило б то, що істечте тими, хто же сидять в човку. І то все. Видає мені, що то, що зараз ще відбува, не є звичайною війною. Є то війна світопогляду. Так мені ще особисто видає. Є то щось, чого не даси погодити. Є то неможливо. Це то, що примирити невозможно. Яких світопоглядів? Ну, от одно мировоззрення Запад. Наприклад, є світопогляд західний, чи спойження на світ західний, а є російське спойження на речевість. Спільні з росіянами є теж інші краї, які дотримуються такого спойження на життя, на конструкцію життя. Тому вважаю, що є то не до погодження. Устройство життя. І мені кажется, примирити невозможно. Pani Jelena, którą nagraliśmy na ulicy Estońskiej Narwy. W Narwie mieszka częściowo, bo tak, mieszka w Petersburgu, w Iwanogrodzie, mieszka po drugiej stronie granicy. Też wielu mieszkańców Narwy korzysta i korzystało do niedawna z dosyć swobodnego, możliwego przemieszczania się pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską i Estonią. I te poglądy, które zaprezentowała, które przed chwilą Państwo usłyszeliście, to są typowe poglądy tych osób, niewątpliwie wynikające stąd to ta dociekliwość Oli Siemaszko, która dopytywała, skąd pani Jelena czerpie swoją wiedzę. Wypowiedzi pani Jeleny i wielu innych osób nie są zawsze konsekwentne. Gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się ten wątek, że jednak pomimo zakazu oglądają rosyjskie media też na terenie samej Narwy. No i tę narrację niewątpliwie w tej wypowiedzi było słychać. Muszę się przyznać, że prowadzenie takich rozmów jest wyjątkowo trudne, bo wywołują one emocje i myślę, że u każdego z nas, jak rozmawialiśmy z tymi osobami w Narwie, które no po prostu zaprzeczają ewidentnym faktom, jest taka chęć trochę buntu i dyskutowania, ale po to, żebyście Państwo mogli usłyszeć te zdania wypowiedziane spokojnie i nie w awanturze, swoje własne emocje czasami trzeba trzymać na postronku. No cóż, takich osób w Narwie jest wiele. Ponad 92% mieszkańców Narwy posługuje się językiem rosyjskim. Ponad 86% mieszkańców Narwy to po prostu Rosjanie. Po tym wyjeździe, po tych rozmowach powstaje refleksja, że Narwa, że ta wschodnia część Estonii jest tym miejscem potencjalnie szczególnie niebezpiecznym w przypadku możliwej dalszej rosyjskiej agresywnej polityki, że tam może dojść do tego pierwszego bezpośredniego starcia z krajami natowskimi. A być może nie. Być może fakt, że właśnie Rosja ma takie miejsce, taką enklawę na terenie Unii Europejskiej, przez którą łatwo może wchodzić nie tylko w życie społeczne, nie tylko w przestrzeń geograficzną, ale też w nasze umysły, w naszą przestrzeń medialną. Być może to powoduje, że Rosja będzie jak najdłużej starała się odciągać uwagę od tego miejsca. Na to miejsce na pewno zwracają szczególną uwagę władze Estonii, które obawiając się możliwych prowokacji w bardzo szybki sposób nakazały demontaż sowieckich pomników, które jeszcze były w mieście i te sowieckie pomniki zostały rozebrane, zostały przeniesione z tej przestrzeni publicznej Narwy, też z bezpośredniego miejsca w pobliżu przejścia granicznego w miejsca o charakterze muzealnym.
one nie zostały zniszczone, zostały zabezpieczone, ale nie są już w przestrzeni publicznej Narwy. Pomnik żołnierza po prostu zniknął. Co ciekawe, w tych miejscach mieszkańcy Narwy przychodzą i składają kwiaty. Zwróciła uwagę na to nasza koleżanka Ola Siemaszko, że składają kwiaty, po dwa kwiaty. To taki element żałobny, pokazujący żal, że doszło do rozebrania tych pomników. Jednak Estonii udało się tę akcję przeprowadzić szybko, sprawnie. Między innymi Estonia też dlatego zablokowała w tym momencie przejście graniczne z Federacją Rosyjską, by nie dopuścić do żadnych możliwych prowokacji. Właściwie ta blokada przejścia granicznego w dużym stopniu trwa, bo teraz osoby, które przechodzą przez przejście graniczne, to są te osoby i te mogą przechodzić, które mają prawo pobytu na terenie Unii Europejskiej. Wiele z tych osób narzekało nam na ograniczenia w ruchu z Federacją Rosyjską, no i czekają na to, że jak najszybciej Unia Europejska jednak zniesie wszelkie restrykcje w stosunku do Rosjan. To dla mnie był to też taki dowód, że to Rosjan wyjątkowo jednak boli i zmusza do pewnej refleksji, ale nie wiem, czy to jest refleksja pogłębiona, bo jak Państwo słyszeliście te historie, które pani Jelena i inni nasi rozmówcy opowiadali o wojnie w Ukrainie wbrew faktom i logice, no czasami można powiedzieć, że po prostu są przerażające. O tym opowiada Paweł Bobołowicz, który wspólnie z Jaśminą Nowak są teraz w Wilnie. Za chwilę wrócą do Warszawy. Pawle, wrażenia z Wilna, wrażenia spod Ostrej Bramy. No oczywiście, ja muszę się Państwu do tego przyznać, to aż właściwie jest taki element wstydliwy w moim życiorysie, ale jestem pierwszy raz, no drugi raz, ale pierwszy raz to był przypadkowy i bardzo ograniczony, gdy byłem w Wilnie. Teraz byłem tylko na lotnisku w Wilnie, a teraz po prostu jestem w Wilnie i oczywiście dotknięcie Ostrej Bramy, spojrzenie Najświętszej Pannie wprost w oblicze, no to jest po prostu coś niezwykłego zobaczyć, że faktycznie jaśnieje i zobaczyć blask Ostrej Bramy i Panny w Ostrej Bramie, no to niezwykłe uczucie i napełnia i emocjami, i wzruszeniem. No i miasto jest cudowne, jest przepiękne. Po tych wrażeniach talińskich, ryskich, dzisiaj w Wilno, znowu niestety bardzo szybko, bardzo krótko, Wilno jest inne, ale no oczywiście być może to jest na tym poziomie emocjonalnym, jest takie bardziej, od razu czuję się bliższe, bardziej zrozumiałe, bardziej wpisane w polską też kulturę, w kulturę Rzeczypospolitej. Gdy byliśmy u pana Anatolija w Talinie, w którymś momencie zadałem ci pytanie, które z miast Polski jest najważniejsze, które miejsce jest najważniejsze, i powiedziałeś kaplica, w której podpisano, dominikańska, w której podpisano Unię Polsko-Litewską, i teraz jesteś pod Ostrą Bramą, to gdzieś ta twoja wielka wyprawa w ten sposób się zamyka. Tak, no cóż, czuję się spadkobiercą rzeczywiście tych czasów Rzeczypospolitej, wielu narodów, i duch Unii Lubelskiej, duch Unii Hadziackiej cały czas mi towarzyszy, dlatego no niewątpliwie obecność w Wilnie i połączenie tych wszystkich elementów jest dla mnie szczególnie ważne, istotne, i aby lepiej coś sobie wyobrażać, no to trzeba też dotykać miejsc, to nie tylko można czytać, nie tylko można oglądać, dać czyjeś relacje, dobrze jest po prostu samemu to wszystko zobaczyć, doświadczyć, dlatego chociaż krótko i szybko i właściwie przy okazji wyjazdu do Narwy, ale to Wilno też jest dla mnie bardzo istotne i ważne na tej trasie. Szczególnie oczywiście, że to wszystko mogę obserwować w tym momencie wojny, gdy opowiadałeś o tej fladze nad dworcem w Helsinkach, no cóż, w krajach bałtyckich flag ukraińskich jest po prostu mnóstwo, widać olbrzymie wsparcie dla Ukrainy, olbrzymią solidarność z tym krajem, ale też wzrastającą tą solidarność też z naszym krajem. A na dworcu widać też zegar, za 30 sekund godzina 8, za 30 sekund połączymy się ze studiem w Warszawie. Pawłowi Oldze i Jaśminie Nowak bardzo serdecznie dziękuję za udział w wielkiej wyprawie, a wielka wyprawa trwa. Dziś Helsinki, jutro Sztokholm. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.